Dzisiaj wyjątkowa sytuacja, nagrywamy w ogóle telefonem. Ale chyba nie jest tak źle. Dobrze nas widać. Dziesiąty odcinek. Tak, będzie krótszy, ponieważ teraz tylko trzy kategorie. Będziemy Was raczyć jakimiś innymi naszymi filmikami. Odkryciami. Tak. A jak coś znajdziemy fajnego w internecie, to będziemy Wam pokazywać na naszym fanpage'u. Tak. Mamy też kilka propozycji od Was, co nagrać, więc na pewno nie zabraknie tych kilku filmików w ciągu miesiąca. To co, zaczynamy, bo zaraz nam się skończy bateria, miejsce na karcie, wszystko. Milky Wish Lake. Czyli Kamil Zawiślak, mężczyzna pochodzący ze Śląska. Nie ukrywamy, że znalazliśmy go dzięki konkursowi Fresh Blood in the Forest. Jest to konkurs organizowany przez festiwal Behind the Trees. Dokładnie wczoraj zakończył się pierwszy etap konkursu. Zobaczymy, jak poszło Milky Wish Lake. Tam znalazłyśmy utwór pod tytułem Games i bardzo nam się spodobał, bardzo, bardzo. Strasznie mi się podobają wokalizy i to, jak on śpiewa w ogóle. To jest dyplomowany jazzman. Tak, jazzman, który ukończył szkołę w Rotterdamie. No i muzykę, którą wykonuje, można określić mianem elektroniki, indie, popu, jazzu. Jest tam naprawdę duża mieszanka muzyczna. Milky Wish Lake nagrał kilka utworów. Ja nie wiem, bo nie udało mi się tego znaleźć, czy on faktycznie nagrał tą epkę, która miała wyjść w maju. Wiem, że widziałam kilka utworów na jego SoundCloudzie, ale nie wiem, czy to jest epka ostatecznie, czy to wyszło jako elektroniczna epka. Ale tak naprawdę ja zauważyłam, że każdy utwór jest tak naprawdę inny, bo tak. Na przykład jest utwór Dancer, taneczny. Jest taki właśnie disco, pop, elektronika, ale pierwszym utworem, który po Games otworzyłam, to był utwór Sayaka. Tak, mi też bardzo się spodobał. I to jest w ogóle kompletnie inna stylistyka dla mnie niż Dancer na przykład. A potem słuchałam też akustycznej wersji Disorder i tam też w ogóle nie było elektroniki, było samo pianino i zupełnie Milky Wish Lake w innej odsłonie. Więc jest to trochę taka tajemnica, zagadka dla nas. Zresztą też na początku ten projekt był tajemnicą, ponieważ od początku nie znaliśmy tożsamości tej osoby, jednak osoba ta się już odkryła, nie jest bokką. No i chyba czekamy na całą płytę. Myślę, że z taką muzyką jest szansa na to, żeby zaistnieć w przyszłości w jakiejś dużej wytwórni. Trzymamy kciuki i dla Was utwór. Thanks. Zagraniczne, które chciałybyśmy Wam dzisiaj przedstawić, to zespół Sales. I to jest kolejna dla nas zagadka. Niewiele informacji, bardzo, bardzo niewiele. Jest to duet złożony z mężczyzny i kobiety. Jest to Lauren Morgan i Jordan Sheikh. Nie wiem, czy tak do końca się to wymawia. Zespół pochodzi z Orlando. Też utrudnieniem jest znalezienie jakichkolwiek informacji jest ich nazwa, bo sales, tak. Wiadomo, wyprzedaże, więc od razu nam się wszystkie strony z wyprzedażami otworzyły. Ale to, co nam się udało znaleźć na ich temat, to bardzo niewiele. Nagrali dwa utwory, które znalazły się na płycie winylowej. Nie wiadomo do końca, czy to jest epka, czy to jest jakieś wydanie specjalne. Mm-hmm. Są dwie różne okładki i dwa utwory wydane wersji fizycznej, ale na ich Bandcampie można znaleźć też kilka nowych utworów. Zespół istnieje od roku. Ja przeczytałam, że Jordan wcześniej coś robił muzycznie, więc od razu zaczęłam szperać i znalazłam jakieś jego miksy. Nie wiem, czy DJ-em, czy robił remiksy innych piosenek. No, są dosyć zagadkowe. Parą. Nam się bardzo spodobała ich muzyka. Tak, jest taka oszczędna w dźwiękach raczej, ale wokalistka ma taki uroczy głos, tak. I faktycznie jak przesłuchałam utwór Chinese New Year i Renmi, to już jak słuchałam trzeciego utworu, to już rozpoznawałam jej głos. Oh,
postanowiłyśmy wziąć pod włos teledysk zespołu Years and Years do piosenki Real. Tak, są to debiutanci. W tym roku pojawili się na Tauronie. Kama miała okazję ich zobaczyć. To nas zainspirowało do tego, żebyśmy o nim powiedziały. Teledysk do piosenki Real jest interesujący. I tak naprawdę cały czas rozkminiamy zakończenie tego teledysku. Tak. Przeanalizowałyśmy cały od początku do końca. Właśnie specjalnie o tym mówimy, żeby was trochę pobudzić do współpracy, żebyście nam powiedzieli, jakie są wasze odczucia. Co do końca. Na początku widzimy w toalecie wokalisty tego zespołu, który spotyka nieznajomego w toalecie. I pokazuje mu kartę. Karty, żeby wylosował. Tak, żeby sobie wylosował. On wylosowuje czwórkę czerwonych. No i sytuacja się tam rozkręca, wychodzi z toalety. I na parkiecie zaczynają tańczyć po kolei różni ludzie. Jakby jest taka trójca, to są właśnie członkowie zespołu Years and Years i oni są takimi jurorami. I po każdym tańcu, każdej osoby, ten wokalista wyciąga kartę albo as czerwo, albo as wino. No i zależnie od tego osoba albo udaje się do czarnej drzwi, czyli może do piekła, no, albo do czerwonego. A nie, no to nie wiadomo. Albo do czerwonego. Ewidentnie do jakichś ustalonych dziwny, dwóch miejsc, tak. Nie? No i gdzie się nadaje. Tak. Tam tańczy, no i tak, ten chłopak, który losuje kartę w toalecie, siedzi z dziewczyną przy stoliku. No i ta dziewczyna zostaje wylosowana do tańca. Tańczy, tańczy, tańczy i zostaje odesłana do czerwonego. Do czerwonego. No i przychodzi czas na tego chłopaka, który wylosował czwórkę czerwoną w toalecie. Się tak. Nie może odnaleźć na tym właśnie parkiecie, ale potem tak, ale tak w trans wchodzi, no i, tak, i tańczy, 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 tańczy i nagle dostaje kartę, idź już stąd. Werdykt jest as wino. Tak, ale on nic nie reaguje na to, dalej tańczy. No i tam ziomeczek się wkurza, nie? Mówi, co to się dzieje, ja, że ja tutaj jestem Bogiem, dałem werdykt. A on tutaj stoi dalej, o co tu chodzi? No i nagle cofa się czas. Tak, cofa się czas. Nie, on pokazuje czerwoną kartę i cofa się dziewczyna. Ta dziewczyna nagle wchodzi, cofa, siada na kanapie. Ten chłopak przestaje tańczyć. Jak jakby się tak budzi, tak. Siada koło niej i zaczyna pić drinka. I się kończy teledysk. Tak, jak pierwszy raz to zobaczyłam, to mówię, takie zakończenie, nie wiadomo o co chodzi. A teraz jak zobaczyliśmy jeszcze raz ten klip, żeby się upewnić, no to tak wpadł się na pomysł, że może to mu się wydawało wszystko. Że to były twory jego wyobraźni. No i teraz pytanie do was, jak wy interpretujecie ten koniec? Jak wy odebraliście ten klip? No, jak go rozumiecie? Jakie są wasze przemyślenia? Czekamy w komentarzach. Dziesiąty odcinek dobiega już końca. Właściwie to szkoda, że nie ma urodzin, nie? Powinny być urodziny. Dziesiąte. To może 11. Ja też zaśpiewałam sobie 100 lat, 100 lat. Nie, jak się może ona? Już 10 odcinek. Brawo dla nas! No jak widzicie, standardowo prosimy was o subskrypcje, lajki, komentarze, wszystko. I już niedługo, bo zaczyna się sezon koncertowy, więc spodziewajcie się na naszym kanale wiele konkursów. Właśnie, mamy fajne niespodzianki. Gdzie można wygrać właśnie bilety na koncerty. Bye! Bye!